Dobrze, cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Mkrika. Dosłownie minęło, ile od tamtego odcinka, 10 minut? No 10 minut, coś koło tego. I lecimy z kolejnym odcinkiem. Siejemy rzepak na tych dwóch polach, żeby pszczółki miały miód. I drugie część odcinka, czyli tak za jakieś 20 minut, czy może nie 20, ale tak za jakieś 15 minut będziemy już biegać i szukać znajdziek. No bo nawoz nie będę sypał. Sobie to tam nawóz to jest taka sprawa, że no, niszowa sprawa można powiedzieć. Czy nie wiem, czy na wszystkich rzepach, czy ale chyba na tamtym jednym zasieję sobie pszenicę. Bo będę planował już kury. Chyba na tym jednym będzie no, miodu tam 40 litrów prawie zrobiono jest. Mogę jedno poleciać. Teraz po odcinku znowu będzie takie coś. Że znowu będę miał dwa pola zaczęte i znowu będę musiał dokańczać je. Tak to jedno pole bym na pewno miał wyszło. W sumie drugie tak bym zaszło pewnie. Zając mnie. Nie, kozackie zasiebik na początek. Aby jak najwolniej się rozwijać. Nie no, ty. Tylko co rozwój to jest fajnie. Bo i wam się nie nudzi, i mi się nie nudzi taka gra. O, i później jak trzeba będzie tą Amazonkę do Jundira. Wiem, że też jest zakrojony zestaw, ale no trudno. Trzeba czymś w polu uprawiać. To, że Amazonka ma 4 metry jest tanio, bo ile tam 19 tysięcy chyba. No bo może zrobić coś innego i wreszcie kupić talerzówkę, ale to na Amazonkę. Po talerzówkę kupię. I Pottingera. Leczymy Pottingera. Kurczę. 4 metrową. No chyba 4 metrową. Siejemy na potęgę. Całodobowo oporowo. To tam zawsze na YouTubie jest. Oporowo, całodobowo. Tam całodobowo oporowo zależy jak sobie woli. Bo to chyba tak i tak jest poprawny. Chyba. Ale nie wiem, nie zagłębiałem się w ten temat. Zresztą nie interesujemy teraz tak głównie. No, siew rzepaku we wrześniu. Jeszcze sobie kalendarz sprawdzę, żeby na pewno. Ale wiem, że można. Ktoś się wy... No. Okres siewów jest na zielono, także. Pszenica albo jęczmień muszę zasiać. No chyba pszenica zasiaje na tym malutku. Czy tam dużo nie będzie tej pszenicy, to ja wiem o tym. Ale zawsze ten zbiorniczek tam się ukosi. Albo prawie zbiornik. Nie wiem, ile to będzie tego. Przełam te 3-4 tony pszenicy, co było na start. Ale sobie zasieję tam pszenicę dla kur. Będzie ciekawie. Oczywiście mapa to jest M-Creek. Skoro seria M-Creek, no to M-Creek mapa oczywiście. No to jest trzeci odcinek. A ja będę szukał sobie znajdziek. Bo nie jesteśmy na owoc tak naprawdę. Ale z tych znajdziek głównie będę kredyt spłacał. Więc spokojnie. Te 15 tysięcy to jest tak... O, stryk. Na tej mapie 15 znajdziek to nie jest trudno znaleźć, bo już wiem gdzie są. Wiem gdzie są na pewno 4, 7. No jak jest 10 znajdziek chyba będzie jest.
że nawet, ale nawet wiem mniej więcej, ale nie wiem tego. W sensie wiem po odcinkach mniej więcej, gdzie oni biegali. Tak więc no. Wiem, że koło 71 pod tym mostem są trzy znajdźki. Po siebie stoją. Żeby wam to zobrazować. Nie składam tylko. Dobra, zaraz. Tutaj pod tym mostem są trzy znajdźki. Stoją przy asfalcie. Zresztą wy już tą grę macie obcykaną trzy razy, więc trzy razy z duszy też przebiegniętą niż ja. Tak więc nie. Nie, a co ja mam 8-5. A wy macie 3 razy więcej. Więc dzisiaj jeszcze pewnie zrobię sobie odcinek z uprawy tego pola. To będzie po żniwach. Wtedy chyba się dopiero przesiądę na inną mapę. Wtedy się chyba na Balerona przesiądę, ale nie wiem, co jest na Balerona do roboty. Chyba to pole za gospodarstwem. Trzeba chyba uprawić i siać. Tak mi się wydaje. I chwasty pryskać chyba, tak mi się wydaje. A tutaj chwasty wyłączyłem, no bo skoro mam na Baleronie, to stwierdziłem, że tutaj nie będzie chwasty. Te chwasty mi przeszkadzają. Co przeszkadzają? Roboty dokładałem, a ja tam zbytnio lubię pryskać. No, chyba, że za odchwaszczenie 15 hektarów, tak sobie powiedziałem, że 15 hektarów nie musi być tyle. Chyba, że za to jakieś osiągnięcie, ale nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Na Baleronie są kasetki, nie wiem, czy ich będę szukał. A pewnie jak mi się będzie nudzić, to ich poszukam. W sumie wiem, gdzie one są. Bo pamiętam film mniej więcej Dematixa, gdzie on tam biegał. W sensie mniej więcej. No wiem dokładnie, gdzie są te kasetki. Bo musiał wejść na mapę i przypomnieć, gdzie są. Wiem, że na pewno 300 koło zamku, czy to już jest 150 tysięcy. Dobra, wiem. Dobrze, tak to jest. Dzisiaj jest poniedziałek, wszyscy w szkole są. Więc kurczę, praktycznie do 15 sam będę musiał grać farminga. Czy do 15 to będzie ile? Będzie 7 godzin gry. Będę miał 47 godzin. Będę miał więcej magii. Metro Zalent też będzie grane. To już praktycznie jak jest ten, na przykład jest wieczór i już nie mogę nagrywać, bo jest pełna chata, to ja robię takie rzeczy, że wchodzę sobie na serwy. Znaczy ogólnie jak nie gramy na multiplayer z Michaelem, jak nie gram, na tak zwanych kostkach naszych, no to jak tam nie gramy, no to sobie wchodzę na moje serwy. To już losowo, tak naprawdę. Chodzę sobie na save'y i sobie sprawdzam. I sobie nie sprawdzam, tylko ten. I sobie misję robię na kulturowanie. Wiem, że to jest mało opłacalna misja, ale po prostu, żeby sobie czas zabić. Robię to po to tylko, żeby czas zabić. I ten dzień jakoś szybciej leciał tak. Czyli te wieczór bardziej. 15 pozaczęliśmy, a jest 24. Mamy 10 minut. Tu lekka zasiana, no to jeszcze zrobimy sobie zasięg.
Dobra, zrobimy sobie jeszcze tutaj. Dosiejemy ten rzepak. By nie było, że znowu po odcinku będę to dosiewać. Czyż i tak będę musiał dosiewać to drugie pole. Ten klin będę musiał dosiewać, ale te długie będą chyba zasiane. Kozacko idzie tym zostawiać. Fajnie wygląda ten zestaw. W sumie taki nawet spoko siemnik jak na początek. Więc na zaraz będziemy znajdźki szukać. Będzie 9:30, czyli za 5 minut pójdziemy szukać znajdziek. Oto będzie 15 minut odcinka siewów. Tak miało być, 15 minut siewów i 20 szukania, co ciekawego. Tak mniej więcej planowałem sobie. Ciekawe, jakbym jedno siał, czy już bym miał to zasiane. Znaczy na pewno bym miał tamto zasiane za mną, co jest. Bym miał krótsze przejazdy. Bym szybciej nawracał. Ale z jednej strony to i tak bym musiał później to zasiać, bo tutaj musiałbym to zsiać. Tak po długości mam to. Razy dwa na raz jest sąsiany. Więc to są plusy jakieś tego. Przy frazy USA zdobywamy pierwszy milion, jak ta tam powiedział w 17 w parkingu. Przy frazy USA. Kurde, pamięta się te odcinki. To by tego nie pamiętał. Przy fladze USA. Teraz się pamiętam takie czasy, kurczę. Było fajnego coś. Najlepsze co może być chyba farmingu to seria od zera. Od zera do farmera. U nich na kanałach. To mi się zawsze podobało. Od 17 oglądam od zera. W 17 270 odcinków było chyba. 272. A tu było 300 chyba 50. Czy tam 330, coś takiego. O 19 oczywiście. To właśnie w 19 jeszcze mam odcinki nieobejrzane. Z 19 jeszcze. Od zera. Może kiedyś to nadrobię. Do 22 mam na bieżąco oglądane. Tak wam powiem. Która jest? 28, dobra, jeszcze 2 minuty. Jeszcze kółko zrobię. Akurat zrobię kółko i tamto będzie wysiane. I tutaj też już będzie wysiane, to prawie że. No i fajnie, podoba się. No i dobra, no widzę, przedłużę sobie te siebie do tego filmiki. Żeby nie było, chociaż jedno pole będzie zasiane. Jeśli bym chciał, to bym też 10 minut poświęcił, bym miał to zasiane, ale to już wtedy trochę długo by było. Wtedy by było, no, prawie 30 minut siewu. No znajdzie to, ile tam znajdźki są ważniejsze, bo kasa, a siewy to tam zawsze mogę po odcinku zrobić. Znajdźki to jest nowość, znaczy... Znaczy nie to, że nowość znajdźki, tylko to po prostu w fajnej formie są te znajdźki zrobione. Nie tak jak to było w 17, że bryłki złota i się milion od razu zostawało, tylko tu to się jest 9 kategorii, chyba tak?
Dzisiaj to Bronek mówił na odcinku, ale powtórzę jego słowa. Że tu jest 9 kategorii i dostaje się za każde znalezione 10 sztuk w danej kategorii 100 tysięcy. Czyli ogólnie dostajemy milion. Ale trzeba biegać, szukać tego pełno. Tak więc to jest fajne. Za każdą znajdźkę dostajemy 1000 na bieżąco. A nie ma to tak jak w 19, nie, w 17 było, że zebrałeś setną sztabkę od razu, sztabkę na brywkę, nie? Zebrałeś setną brywkę i od razu się milion na koncie pojawiał. Takie dziwne było, tutaj to widać, jak sobie biegasz tym. Ale jak potrzebujesz tam nawozy, pójdziesz, zbierzesz sobie tych 5 znajdziek, masz 5 tysięcy, na 2 tony nawozy cię wystarczy. No i dobra, to do równego i kończymy ten odcinek. Znaczy odcinek. Siewy na dzisiaj. A pewnie o 10 będę nagrywał. Był po 10 chwilę. Śliwa już pewnie. Pewnie trochę kręcenia czasu, to trochę dłużej. Dobra, pierwsza znajdźka jest tutaj. W dzisiejszym odcinku jest tutaj pierwsza znajdźka. Przyczepa. A, siewnik to jest jednak. No, tutaj nic więcej nie ma. Idę ten domek, bo tego domku nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. Dobra, dam sobie shifter, żeby powoli biegać. Tutaj raczej nic nie będzie. A, patrz, jednak jest. W zmywarce. No dobra, idziemy tutaj kolejny. Kaszcze to trzeba patrzeć dokładnie. O, jest. 8 siewników. Tutaj jeszcze to oblecę, bo nie wiem, czy tu biegałem. No pewnie biegałem. Ale drugi raz nie zaszkodzi przebiegnąć się. Na stacji było na dachu. Tutaj nic nie będzie, bo biegałem te budynki. Oblatywałem te budynki przed odcinkiem. Chyba wczoraj wieczorem na to biegałem tutaj. Dobra. Biegniemy lewy górny ruch. A, patrz, to ma dwa jest. Zapomniałem o niej. W sensie, żeby ją zwrócić. Zapomniałem je zwrócić jak coś. Shift 0. Tu jest duży teren. To tutaj coś będzie fajnego. Plus 100. Ja ten haszczy na SF. Wejdę, żeby nie było. I coś przypadkiem minąłem. Jest drabina. Czekaj, da się tam wejść? Nie, nie da się niestety. Tu coś musi być, bo to jest za duży teren, żeby to nic nie było. Jak to Adam mówi. Może tutaj coś? Nie. Tutaj idziemy wyżej, tym jeden budynek sprawdzony. Tu na pewno coś będzie. Coś od konia. Doniczki trzeba sprawdzać, chociaż tutaj nie ma doniczce. Ale trzeba to sprawdzać. Pod chałupą nic nie ma. Ten teren pod chałupą jest taki podejrzany. Ale nie, nie widzę nic. Sobie sprawdzam. O, są tu! Dwa konie. 9 koni, 8 koni. Mówię, że ten teren pod chałupą jest podejrzany. Bo tak dziwnie wysoko ta chałupa wisiała. Stoi na tych filarach.
Mówię, coś tu jest, nie pasuje mi. Nie wiem, czy tu już coś więcej mogę się spodziewać po tym miejscu. Ale chyba... Chyba już nie. Tak więc to już jest finał tego miejsca. Przemigniemy się. O, czekaj, tutaj było. Nie, to koniec mapy. Mi się zdawało, czy ja żebym wlazł prosto w znajdźkę? Ale chyba... Chyba mi się zdawało. No tutaj od góry wodospadu iść. Dobra, bo to jest koniec. Więc trzeba się... Dokładnie tutaj rozejrzeć. Nie gadaj, się zablokowałem jeszcze. No co jest? Czemu się zablokowałem? Dobra, to tam później poszukam. Idę w bardziej takie znane miejsca. Ja się takie wiem, gdzie są miejsca, gdzie są znajdźki. Tylko idę pod ten most, bo wiem, że tu jest. A to daleko jest. Jeszcze 8 owiec. Dziewięć krów. Czyli krów w ogóle nie miałem. 9 świn. O, i tutaj też byłem, pamiętam. 8 świn. Tutaj już nic więcej nie było. Bo mniej więcej pamiętam, jak biegałem sobie na mapie, to tutaj nic nie było. No właśnie, 0, bo tutaj już nie biegałem po tych domków. Naprawdę wszędzie może być. Dobra, ten budynek obleciany, nie ma nic. Ten budynek też chyba oblechałem. 9 beczkowozów. Dobra. Tutaj obleciałem. Wiem, że teraz ten wielki skup. Tam u góry, na samym górze jest znajdźka. A tu na spokojnie. Ten dom objeżdżałem? A, oblatywałem go, dobra. Tego tutaj nie oblatywałem miejsca. Bo nie chciałem sobie za dużo biegać. Bo też nie było, że wszystko poza cikiem znalazłem. Nic nie ten. Ok, deseczka. Nie, no na dachu nie będę. Nie ma nic tutaj. Jeszcze wejdę na dach, żeby zobaczyć to pewno. Ale nie ma nic. Tutaj już zlądowałem. Teraz tą chałupę trzeba sprawdzić. Trzeba w oknach patrzeć. Ale nie, tu nie ma nic. Tu jest tak zwany clear. A ja mogę do tych budynków dojść? Okej. Koszy coś, nie? Nic. Tutaj coś? Nie, nic. Dobra, oblazłem ten budynek. Jakiś płocik, tutaj coś? Tutaj może coś będzie?
było potencjalne dobre miejsce. Ale nie, nie ma. Nie ma nic tutaj. Ciekawa sprawa. A ja mogę do tego budynku dojść jeszcze? Chyba mogę. A już nie mogę tam wyskoczyć, bo to jest chyba poza mapą już. Tak, bo tu już jest ściana. Nie zwiedzę tej miejscowości, bo tutaj na dole jeszcze nie byłem. Miejscowości, czy... O, miejsce. Nie no, słuchaj, chyba za nim. Ale tutaj coś może być. Ten ponton jest podejrzany. Tu fajna zaśka by była. Ale no nie ma. Przebiegnę jeszcze się na tą łódkę, żeby nie było. Chociaż nie wiem, czy na tej łódce nie jest przyczepa kiedyś nosy. Zimą chyba. Bo wiem, że jakaś zaśka zimą jest. Tyle co mi powiedział ten Michael. A, poczekaj, bo tutaj jednej rzeczy nie sprawdziłem. Tej budki tutaj nie sprawdziłem. Nie, nie ma nic tu. Pontonik? Też nic. Łódkę sprawdzałem. Łódkę sprawdzałem. Nie, bo zaraz się zdenerwuję, pójdę w takie miejsca, że wiem, gdzie jest zajśka. O dobra, jest, widzę. Siewnik to jest. Według gry. Chyba to jest siewnik. Fuk jednak. No wiedziałem, żeby tu przyjść. Tutaj tych koło tych budynków raczej chyba nic nie będzie. Bo to są końcowe budynki. Mapowe. O, i tu jest ten skup rąbany. Tu będzie terenu do szukania. Tu będzie co szukać w tym miejscu. Kurde, tu będzie teren. O, już widzę te baterie wysokie. Gdzie trzeba będzie tam łazić po tych rurach. Ale tam coś niebieskiego mi... Migło. O, przyczepa, cześć. 9 przyczep. Chyba, że to kontener tylko był. Ale nie wiem. A, bo co to było? Dobra, myślałem, że... Myślałem, że to znajdźka. O, tak chciałem być. Trzeba oblecieć te budynki wszystkie, bo to... Tu kontenery, coś tam. Nie, pozamykamy. A szkoda. Co jest? Czemu się tak blokuje wszędzie i wszystko? Czemu się wszystko blokuje? Nie lubię tej gry. I ona mnie wszystko blokuje, ty. Ja jestem. Ja jestem tu. Nie patrzę i zwołasz. Niestety muszę się tu tepnąć, no bo inaczej nie da rady. O, konik. No, klikam, Mary, co? O, poszukaj jeszcze się na koni. A to o tym Adam mówił, że na gwoździu wisiało. Czy chyba Adam? Te wielkie biny trzeba by się pierw. Tutaj nie ma co po co chodzić. Bo nic nie widzę. O, ale tutaj już jest
Podejrzane drabiny. Zobaczmy, co tu coś jest. Ale pewnie nie o nic. Nie, to jest tylko taka drabina. Co, tam jest koniec mapy już? Tam jest koniec mapy. Bo tam się nie da skoczyć. Nie? Patrzę i nie widzę nic. Tutaj jest ten teren taki okrojony, widzę. A, bo tam jest koniec mapy. Jakoś tak. Prawie, że. Czekaj, chcę sprawdzić jedną rzecz. Nie, nie wskoczę tam, bo to jest koniec mapy. Dobra, czyli błędna poszlaka, jak to się mówi. To nic nie będzie raczej. A tutaj coś tego? Przebiegnę się tym rowem, bo wiem, że tu są zajśki w tym rowie. Na przykład jedna jest tu. 8 beczków. 30 minut odcinka, dobra, zaraz kończymy. No i kombajnik. 6 kombajnów. Lewo, prawo, lewo. A co to za gaz wybiega? Prawo. Tam w dół. Kurde, myląca to. Tam w dół też zaraz pójdziemy. Tu jest czysto i tu ten koszyk powinien być. Konik. 6 koni. Tu widziałem jeszcze na końcu też koni. A nie, to za ten rowem to było. Za tym. Czy tu nic nie było? To jednak źle pamiętałem. Przebiegnę się po tej wodzie, bo jest fajny dzień. To nie ta słynia, to jeszcze jedna. No to jest słynny kombajnik. 5 kombajników. Tutaj wiem, że jeszcze jedna, że znajdźka na pewno jest. No i tak chyba pamiętam. Bo nie, ja tutaj nie biegłem. Ja tu nie biegałem, tu nawet nie wiem, czy to jest zajśka. Ale biegnę sobie tym rowem, bo ciekawy teren.
Kurde, daleki zerów. W sumie mogę to być zańska, ale mylimy. Czekaj, bo mi się zdaje, że ja to byłem. Tak, bo tutaj gwóźdź był z koniem. No. No to byłem. Nie da się na to sobie. Ale tutaj to nie wlazi. Ja wiem, że ja nie umiem po drabinie chodzić, ale... Ale się tu zwinduje kamerą, chcę zobaczyć, tylko coś tu jest. Ale nie, tu chyba nie ma nic. Nie, nie ma nic. Kurde, zaraz jeżdżę 3 godziny. O, dobra, wiem, w które jeszcze miejsce pobiegnę. Gdzie na pewno jest znajdźka. Tam na tym skupie jest u góry. Ale nie o to mi chodzi, znajdźkę. O, tą świnię w plakacie idę zobaczyć. Bo ona gdzieś tutaj była. O, dokładnie tutaj. Czy w tych budynkach coś było? Nie wiem, nie biegałem tu. Tutaj nie ma nic. Chyba raczej tutaj nie ma nic. Tego plakatu chyba. Tak mi się wydaje. A sam jednak. No świnia. I druga świnia. Dobrze, to jednak przybiegłem. Bo chciałem iść sobie z tego miejsca. Ale mówię jednak zobaczyć, czy te bunkry są dostępne. Dobra, nic więcej sobie już na razie nie znajdę. Oblać kołos. No i elegancka. Tutaj mnie na pewno nie było. To jestem 100% pewny, że mi to na pewno nie było. Ale to już wiem, że... Jest kiedy słabiej niż nie ma. Byłem tu? Byłem tu. Też byłem. Pod tym mostem byłem. Idę po te 4 znajdźki, które są po koło polu 22. W sumie długa prosa. Dobra, Shift 5 to chyba jest najszybsze. Dobra, Shift 0, bo tu trzeba wejść tędy. I tu 4 posągi na sobie stoją. Posągi. Znajdźki. Kurde, ja włazić nigdy potem nie. 8 krów. 4 świnie. 5 koni. Siedem owiec. Dobra, jeszcze oblecę te budynki szybko. I kończymy ten odcinek, no bo to już będzie odpowiedni czas.
Ale nie wydaje mi się, żeby tutaj coś ciekawego jeszcze było. Ale warto sobie oblecieć. Skoro tu były te cztery rzeczy, no to... Znaczy wiadomo, że nic... Więc tutaj zbytnie by nie mogło być. Teoretycznie. Ten most sprawdzałem? Sprawdzałem. No ten teren też chyba sprawdzałem. W sensie graliśmy na multi. Ale szczerze mówiąc nie pamiętam, gdzie to było. Bo wiem, że tutaj jakaś znaleźć znalazłem w tym miejscu. Chyba koło tego domu. No, mówiłem, owieczkę. Jeszcze 6 owiec, dobrze. Tak, tylko tych budynków Shift 1 to zrobimy. Tylko tych budynków już nic nie będzie. Nie, bo to jest niewielki magazyn, którego nic nie było. No i dobra. Kończymy? Chyba kończymy odcinek. Aha, dobrze, tu widziałem. Trówka to jest. Coś mi pomarańczowego migło w tym automacie. Coś mi to nie pasowało w tym automacie. Tak z daleka. Mówię, a się cofnę, bo tam coś pomarańczowego jest. Nie, czyli jednak moje oczy aż takie tragiczne nie są, jak mi się wydawało zawsze. Ale te kolory są takie rzucające się w oczy, no bo to miało być jakieś czarne, na czarnym to... Pewnie, że ciężko by było. Dobra, nie chcę się tej gazowni oblatywać. No bo to za dużo czasu. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mi kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, albo to jeszcze szybko pójdę. Mam czarnie. To jest takie fajne miejsce. Gdzie są roboty drogowe. Tak ci? To jest taka fajna znajdźka. Tutaj. Kurde, jak ją wziąć? O, 5 owiec. No i to było na tyle. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kanał. Trzymajcie się ciepło, cześć. No idę do siebie tam. O kurw, 44 minuty, przepraszam. Ja idę do siebie tam do pole, robić nawozy i widzimy się w kolejnym odcinku już na żniwach. Także na razie, trzymajcie się, cześć.